Tytuł kursu: Zasady postępowania administracyjnego w zawodzie technik administracji. Moduł: Elementy postępowania administracyjnego. Tytuł: Zawarcie ugody. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mogę panu pomóc? Z jaką sprawą przyszedł pan do mnie? W mojej sprawie organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne i druga strona sporu zaproponowała podpisanie ugody. Nie wiem zupełnie, co to jest ta ugoda administracyjna. Czy mógłby pan przybliżyć mi to zagadnienie? Oczywiście. Proszę usiąść. Dziękuję. Zaraz wyjaśnię panu wszystkie warunki zawarcia ugody administracyjnej. Zasada ugodowego załatwienia spraw administracyjnych wprowadza instytucję ugody administracyjnej jako instytucję procesową, co zezwala na zawarcie ugody przez strony o sprzecznych interesach, także wtedy, gdy w przepisach prawa materialnego brak jest wyraźnych podstaw do rozstrzygnięcia sprawy w tej formie. Co jest przedmiotem ugody administracyjnej? Treścią ugody administracyjnej są zgodne oświadczenia woli stron, kształtujące ich wzajemne prawa i obowiązki. Dla oceny prawidłowości ugody w tym zakresie należy uwzględniać nie tylko przepisy prawa materialnego administracyjnego stanowiące podstawę załatwienia danej sprawy, lecz także odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące np. VAT i świadczeń woli. W jakiej formie zawiera się taką ugodę? Ugodę administracyjną sporządza się na piśmie. Co powinna zawierać taka ugoda administracyjna? Kodeks postępowania administracyjnego wymienia elementy ugody administracyjnej. Można je podzielić na formalne i materialne. Formalne elementy ugody administracyjnej to oznaczenie organu, przed którym została zawarta, daty sporządzenia ugody, stron ugody, wzmianka o jej odczytaniu i przyjęciu, podpisy stron oraz podpis pracownika organu administracji publicznej upoważnionego do zawarcia ugody. Elementem materialnym ugody administracyjnej jest jej treść i przedmiot, czyli to, co strony ustaliły wcześniej. A jaką rolę w tym momencie pełni organ administracji publicznej? Ugoda administracyjna wymaga zatwierdzenia przez organ, przed którym została zawarta. Zawarcie i sporządzenie ugody przed organem administracji publicznej nie oznacza bowiem, że ugoda wywołuje skutki prawne w sferze prawa materialnego, chociaż z faktem zawarcia ugody należy wiązać niektóre skutki proceduralne. Dziękuję za poradę. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.